Dzień dobry, jest 9.09. Ja próbuję z siebie wykrzesać taki entuzjazm jak Darek przez kilka ostatnich dni. Próbuję też mówić z odpowiednią dykcją, znaczy w sensie z równie dobrą dykcją jak prowadzący ten program. To, że ja dzisiaj zacząłem, to nie oznacza, że coś się zmieniło. Darej, dalej jest tak, że Darek jest prowadzącym, a ja jestem prowadzony. znakomitym gościem, tak przynajmniej mówiłeś w pierwszym odcinku i prowadzonym. No, powiedziałem w zerowym, że słabym gościem jesteś. A to zerowy był odcinek, który nie poszedł w, <laughs> 4, w związku z tym. No właśnie i rozmawiamy sobie e, o błędach, o błędach sprzedaży i tak, skończyliśmy takim ciekawym wątkiem odpowiedzialności. No właśnie, to się. pokontynuujmy ten wątek. Mm -hmm. To znaczy, bo mówiliśmy o czymś takim, kto jest odpowiedzialny w zasadzie za błędy, co się staje, jeżeli my dotkniemy tych błędów i nagle się okaże, że ta odpowiedzialność jest po czyjejś stronie tak. i czy to jest w ogóle jakiś problem. No, no to jest, oczywiście można by pójść w stronę wiesz, takiego optymistycznego oświadczenia, że to zawsze będzie wina pewnego procesu, a nie ludzi. Nie? W sensie, że my jednak odkryjemy, że to są jakieś błędy w ułożeniu procesu, ale dobrze wiemy, że czasami to są po prostu błędy, w sensie, ktoś się źle wykazał kompetencjami albo nie miał jakichś kompetencji. Mhm. Nie? Szczególnie w świecie sprzedaży, gdzie no, ktoś mógł wadliwie znać produkt, źle o nim opowiedział i tak dalej. W związku tak. z tym tu jest łatwe do namierzenia też taka kwestia indywidualnej odpowiedzialności za błędy. Ja powiedziałem w poprzednim spotkaniu, że no, te analizy kultur organizacyjnych pokazują, że jak my Zajmujemy się tym, żeby przyłapać ludzi na błędach, a nie gadać o tych błędach, żeby inni się z nich uczyli. Mm -hmm. No to ludzie się po prostu uczą te błędy lepiej ukrywać. Nie? W sensie tak. mają te strategie typu: najpierw ukryj, a potem zwalna kogoś, a potem jakby zaprzeć, że to ty itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Idź w zaparte. Tak, idź w zaparte i wiesz, jakby to to fajnie pokazuje. I z drugiej strony można powiedzieć, że są takie pomysły też w części organizacji, żeby wprowadzać tak zwany immunitet. Tak jak na przykład lotnictwo ma w przypadku. Zdarzeń krytycznych, że jak w odpowiednim czasie to zgłosisz, to tak. my nie zajmujemy się tobą, ty tylko, tylko się problemem. zajmujemy problemem. I teraz wiesz, ja to rozumiem, bo ja widzę czasami menedżerów, którym się wydaje, że jak ustalą winnych, to rozwiązali problem. Tak. Wiesz, że to jest takie oczyszczające pod tytułem. Już wiem, że to jest Janek. No tylko że to nic nie zmienia. Najprawdopodobniej, a jak nic nie zrobimy z tym Jankiem w jego kompetencjach, to on dalej to zrobi. Ale z drugiej strony, jak patrzę sobie na praktykę codzienną pracę z błędami, to jednak większość organizacji jakoś sobie określa, które błędy jakby wchodzą w ten immunitet, a które nie. No tak, ale jak mówisz immunitet, to masz na myśli coś takiego, że rzeczywiście ja mam taką zgodę, przyzwolenie u siebie, w sobie samym, tak. ale też na przykład będąc szefem tam w organizacji, że rzeczywiście jest jakiś obszar, w którym mogę się mylić i że nie ma w tym jakby żadnej kary. Tak. To trochę o to, o to Tak, chodzi? To ja nawet mówię o takim immunitecie organizacyjnym, w sensie, że jak wiemy, że ktoś popełnił błąd i to jest taki błąd z kategorii Próbował zrobić wszystko jak najlepiej, ale nie wyszło, to traktujemy to jako okazję do nauczenia się czegoś, nie? Jakby na przyszłość, albo do nauczenia się z tego błędu innych. Czyli na przykład robimy coś, co wcześniej mówiliśmy, no nie wiem, jakieś takie spotkanie, które miałoby służyć dzieleniu się takimi niepowodzeniami. Ja to widzę w organizacjach, ale tak jak powiedziałem, bardzo często w organizacjach są takie błędy, które są z tego wyłączone. Czyli na przykład jak ktoś, jakby świadomie robi wał, wow, Jakieś fraudowe zachowanie, no to my wyłączamy to z tego takiego, wiesz, mega optymistycznego no to, myślenia o błędach, albo jak problemu. ktoś robi rzeczy w poprzek zasad BHP, no to my nie zachowujemy się w taki sposób typu, dobra, stare, nic się nie stało, nie będziemy ustalać winnych, nie? że jakby bardzo często nawet w organizacjach to przybiera konkretne, wiesz, jakieś katalogi takich sytuacji, które są, nie, 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 nie korzystamy z nich do tego, żeby się czegoś nauczyć, no bo jak ktoś świadomie próbował oszukać organizację albo klienta. No to nie traktujemy tego jako okazję do tego, żeby się nauczyć, że mamy być uczciwi, tylko że to jest jakby, no nie wiem, złamanie zasad takich, które są jakby poza tym immunitetem. No. Wiesz co, jak mówisz o tym immunitecie, to jeszcze mi się jedna rzecz tak teraz skojarzyła w kontekście popełniania błędów. Wiesz, wiele lat temu, jak miałem takie spotkanie z klientem i on mi opowiedział taką historię o człowieku, który po prostu popełnił tak Fatalny błąd, mhm. że firma straciła jakąś klienta z kosmiczną ilością yy, mamony później. No i tak wszyscy, no, i duba, no to gdzie kiedy go wyrzuciłeś? On mówi: nie, wręcz przeciwnie, to był najważniejszy mój pracownik. Bo ja już wiem, i on już wie, że nigdy w życiu więcej takiego błędu nie popełni, nigdy nie będę miał takiego pracownika, który będzie miał taką gwarancję, że już tego się, to się nie stanie. No. Czyli że, wiesz, popełnienie błędu, za którą wiesz, jest, jest, może być wartością, prawda, tak. I, i za tym idzie jakaś taka pewność co do prawdopodobieństwa, tak, że jest tak. dobra intencja. W ogóle, wiesz, ta perspektywa dla mnie była zupełnie nowa, bo zawsze mi się taki kosmiczny błąd jednak kojarzył z jakąś karą. Tak, tak, tak. A tu oczywiście, no, ta kara była sama w sobie już dramatem, no bo mhm. był obciak, tam nie było pieniędzy, coś się wydarzyło, ale ponieważ nie było w tym złej intencji, tylko po prostu naprawdę mhm. babol, tak. to analiza tego błędu spowodowała, że my wszyscy mamy jasność, że to jest najlepszy Jestem, pracownik, jest. Już tego więcej nie Wiesz, to, jest, to, to krąży, znaczy ta sama historia jest opowieścią o szefie IBM-a, nie pamiętam jego imienia, na nazwisku miał Watson, do którego właśnie przyszedł taki chłopak, który stracił 20 baniek. Tak. No i pyta, Watson mówi, opowiadaj. I ten chłopak mówi, to pan mnie nie zwolni. A on mówi, ja właśnie wydałem 20 baniek, żebyś ty się czegoś nauczył. W związku z tym jedyny sens dla mnie to jest tak. to, żebyś ty mi teraz to oddał. Jakby swoją pracą i tak no dalej. Tak, tylko ale, teraz, no, no tak, ale teraz z drugiej strony wydaje mi się, że też jest gdzieś takie słuszne myślenie, że możesz się pomylić, ale tylko raz. Mhm. To znaczy, akceptuję twój błąd. Tak. Ale tylko raz ten sam, ten sam ja, błąd. Tak, 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 No bo no, to jak saper, trochę, nie? Tak to że myli się raz. Wiesz, to jest taka, takie patrzenie, znaczy to, co Ty powiedziałeś o tym podejściu menedżera, no to wymagało od niego jakiejś pewnie dojrzałości i powstrzymania naturalnych odruchów, no tak, bo tak, pewnie tak. na początku chciał kogoś bić w ziemię, nie? W sensie, bo to szczególnie jeśli to ma takie jakby duże konsekwencje, pewnie ważne jest to, że to był jakiś babol pod tytułem błąd, taki nie. Jakby zaniedbałem, w sensie nie, no to po prostu błąd. Tak, to, to był akurat błąd no. pracy z organizacją, no, bo ten tak. kamień. Natomiast to, ja myślę, że cała ta opowieść też jest opowieścią o tym, że my mamy taką wiarę, że jak się czegoś nauczymy na własnych błędach, no to to zostanie z nami długo. Wiesz, ten ślad taki emocjonalny się wypali i już wiem, że tego nie zrobię drugi raz. No tak, ale skąd mieć pewność, Rafał, że to jest tak? Wiesz, bo to wydaje mi się, że to jest ważne, no? że jest gdzieś taka granica między. Lekceważeniem tego, prawda? Takie, a udało mi się super, po prostu nie mam żadnych konsekwencji, a rzeczywistą analizą i rzeczywistą poprawą, bo sobie wyobrażam, że wiesz, no, jak nie mam z drugiej strony żadnego bata nad sobą, tak. takiego, że takiego wiesz, jakiegoś kontroli w jakimś sensie, jest przyzwolenie takie totalne na błędy. To ja się w ogóle mogę odnaleźć, jak wiesz, pączuś po prostu w masełku, bo mhm. nikody nic nie chcę, tam coś poprawimy, jakiś coaching i koniec. Wiesz, ja myślę, że to zawsze jest jakaś tam opowieść o danej organizacji kulturze i kulturze tak. i, i tego, na ile to w ogóle przystaje do charakteru organizacji, bo ja, wiesz, na przykład na, patrzę sobie na wdrożenia budowania takiej kultury otwartości na błędy w polskich organizacjach, to ja dużo takich projektów mam ze sobą i oczywiście widziałem takie, gdzie nawet organizowano, wiesz, takie spotkania, Typu ważne osoby z organizacji opowiadają o swojej porażce. No i tylko, że organizacja miała taką kulturę, że przychodził prezes i opowiadał o swojej porażce sprzed 20 lat z innej firmy. W związku z tym nie dawało to żadnej wartości. Ale z drugiej strony widziałem takie organizacje, gdzie, wiesz, wychodził szef finansowy i mówił takie rzeczy, że ludzie, którzy siedzieli na publiczności, się zastanawiali, co się z nim stanie, jak skończy gadać. Tak. Wiesz, że jakby oficjalnie przyznawał się nagle do... I wiesz, i ci ludzie z publiczności mówili, że przez 5 lat nikt o tym nie gadał w organizacji. Że wszyscy wiedzieli, że jakiś projekt poszedł w piach, ale udawaliśmy, wiesz, wiesz jak się robi, że się zamroziło projekt, tak, a nie tak, zamykało. Tak. W związku z tym, z perspektywy odbiorców, to było takie kurcze, chyba nagle można o tym gadać. A teraz, jakby korzyść z tego jest taka, że jak gadamy o niepowodzeniach, no to inni też się z tego uczą w jakiejś formie. A no wiesz, jakby, okej, okay, uczymy się na własnych błędach, ale najlepiej się uczyć jednak na cudzych. No, w sensie. Nie, no, oczywiście. Ale powiem Ci na przykład, że też niedawno miałem jakieś takie spotkanie, coś mi się bardzo podobało, bo klient zamiast mnie pytać o referencję, mówi, Panie Darku, niech mi Pan opowie o dwóch tak. największych wtopach, jakie tak. zrobiliście, co się nie udało i dlaczego. Tak. I właściwie wiesz, to było fajne, bo, bo wiesz, no, oczywiście gdzieś człowiek ma tak w głowie, żeby trochę jednak to wybielić może, ale z drugiej strony jakby przekuć tą, ten błąd na pewną mądrość. A to jest bardzo, wiesz... bardzo fajna rzecz, którą powiedziałeś, bo oczywiście, tak jak powiedziałeś, intuicyjna strategia byłaby taka, jak na rozmowie rekrutacyjnej opowiadasz o wadach, tak żeby to były zalety, nie? Tak. to się dałoby się tak zrobić. A z drugiej strony... No jeżeli ja jestem po drugiej stronie klienta i mam do czynienia z Tobą i Ty masz 30 lat doświadczeń robienia tego, to musiało Ci coś nie wyjść. No oczywiście. W związku z tym, jakbyś próbował mi nieszczerze odpowiedzieć na pytanie, o o jakimś projekcie, który Wam jako Sandlerowi nie wyszedł, no to bym Cię skreślił, gdybyś mi nie umiał na to pytanie odpowiedzieć. To jest tylko pytanie o skalę tego, ale wiesz, no jakby to jest właśnie pytanie o to, czy umiesz wtedy pokazać, że zaliczyliśmy w topę, no i potem już jej nie popełniliśmy, bo no już dobra, czyli w jakimś sensie wtopa, jako pewne narzędzie argumentacji i perswazji w sprzedaży swoich własnych usług. W pewnym sensie. No, moim zdaniem, jak próbuje się jakby pozycjonować na takiego człowieka, który realne projekty realizuje, no to tak, bo kiedyś musiała no. taka się zdarzyć. Nie? No dobra, ale no tym takim w sumie dosyć przyjemnym akcentem na dziś sobie skończymy, a już yy, za niedługo spotkamy się yy, znowu w tym składzie.